myślę, że szczególnie pierwsze fragmenty meczu, mówię tu o pierwszych 60 minutach, nasze wykonanie było naprawdę dobre, my musimy jeszcze dołożyć do tego dorobku parę bramek. W drugiej połowie niepotrzebnie chcieliśmy wszyscy strzelać bramki, bo jedno niedokładne podanie i później brak organizacji z tyłu mógł nas też trochę kosztować, ale tak jak mówię, ten sparing ocenił pozytywnie. Czym bliżej ligi, tym wygląda to lepiej i to jest najważniejsze. To, co założyliśmy, wykonaliśmy na pewno, jeśli chodzi o motorykę. Natomiast na pewno chcemy pozyskać jeszcze tego młodzieżowca, który dzisiaj grał z nami, plus tego środkowego obrońcę, bo nie wiemy, w jakiej dyspozycji będzie do końca Kamil Moskal czy Arek Garzeł, bo nie wygląda to najlepiej. W niektórych sytuacjach ich zdrowiem i jakbyśmy, myślę, tych dwóch chłopców pozyskali, to byłoby to optymalnie.